Dzietność Żydów w Grybowie. 1880 rok, 2300 mieszkańców, w tym 600 Żydów. 1900 rok, 2700 mieszkańców, 711 Żydów. 1939 rok, 2460 mieszkańców, w tym 1003 Żydów, w mieście 847. Zdecydowaną większość żydowskiej inteligencji Grybowa stanowili prawnicy. Ich pionierem był dr Maurycy Szmal, adwokat, a następnie sędzia powiatowy. W Grybowie zamieszkał w 1900 roku i zyskał sobie powszechny szacunek, o czym może świadczyć fakt, że w jego pogrzebie w 1926 roku wzięła masowy udział ludność miasta i okolicy. Podobna była droga zawodowa doktora Marka Amejsena, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, który także rozpoczynał karierę jako adwokat, a po śmierci Maurycego Szmala objął urząd sędziego powiatowego. Do młodszego pokolenia należał dr Rubin Bessen, absolwent Uniwersytetu Wiedeńskiego, adwokat, przywódca syjonistów grybowskich, dr Aaron Finkenthal, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, adwokat, zwolennik Poalei Sition, dr Bronisław Friedman, wychowanek Uniwersytetu Wileńskiego oraz Samuel Josefberg, Jakub Goc i Dawid Heinz. Do osób liczących się w mieście należeli także dwaj lekarze, a mianowicie Pejsach Kolberg oraz powszechnie lubiany i szanowany dr Henryk Koch. Ten ostatni pozostał w pamięci Polaków z Grybowa nie tylko jako lekarz, ale również jako znakomity mówca, autor prelekcji z zakresu medycyny ogólnej i sądowej, wygłaszanych w ramach organizowanych w mieście wykładów otwartych. Ponadto w latach 30. pracowało w Grybowie kilku żydowskich nauczycieli z wyższym wykształceniem, m.in. Izydor Fuchrer, absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Róża Bleiberg z dyplomem Uniwersytetu Warszawskiego. Zagłada. Ograniczenia i szykany stosowane wobec ludności żydowskiej prowadziły do jej wyniszczenia także pod względem fizycznym. Brak dostatecznych ilości pożywienia, wysiłek przy przymusowej pracy, nadmierne zagęszczenie getta, wprowadzenie kary śmierci za udzielanie Żydom pomocy przyczyniały się do zwiększenia śmiertelności. Obok tych zjawisk, których efekt był niejako opóźniony, Żydzi narażeni byli od początku na doraźną eksterminację. Jeszcze przed utworzeniem getta uwięziono i wywieziono w nieznanym kierunku Szejna, właściciela sklepu z wyrobami metalowymi, Getza, właściciela tartaku i klaftera, właściciela szynku. W początkach 1942 roku został zastrzelony koło własnego domu Amajsen. Przypadków wymordowanych pojedynczych Żydów było znacznie więcej. Najczęściej zabijano ich za naruszenie obowiązujących przepisów, a zwłaszcza opuszczenie terenu getta i nawiązanie kontaktów z Polakami. Zbrodni dopuszczali się przede wszystkim Niemcy, ale niektóre z nich były także dziełem policji granatowej. Pierwsza zbiorowa egzekucja, rozstrzelanie członków Judenratu, miała miejsce, jak to już było wspomniane, 24 kwietnia 1942 roku. Kilka miesięcy później, 12 lipca 1942 roku, gestapowcy z Nowego Sącza urządzili w Grybowie swoiste polowanie na Żydów, w wyniku którego śmierć poniosło 12 osób. Ostatni akt tragedii Żydów grybowskich rozegrał się 20 sierpnia 1942 roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nastąpiła likwidacja getta. Celem sparaliżowania prób oporu lub raczej uniknięcia komplikacji rozpuszczono wiadomość, że nastąpi przesiedlenie mieszkańców do miejsca, gdzie warunki egzystencji będą znacznie lepsze. O świcie tego dnia policja granatowa otoczyła teren getta i zgromadzonych na rynku Żydów. W tym samym czasie policja żydowska kontrolowała wszystkie zabudowania, poszukując ukrywających się osób. Kolejnym posunięciem była segregacja zgromadzonych na zdolnych do pracy i pieszej wędrówki oraz chorych i starych. Pierwsza grupa została podzielona na dwie partie, które pomaszerowały do nowosądeckiego getta. Pozostali, według zapowiedzi Niemców, mieli być dowiezieni tam samochodami. Rzeczywiście załadowano ich na samochody, ale przywieziono do Białej Niżnej, gdzie grupa zwerbowanych mieszkańców Grybowa i młodzieży przygotowała w pobliżu zabudowań klasztornych głęboki dół. W ciągu kilku godzin SS-mani w Nowym Sączu rozstrzelali tam około 360 osób. Żydowscy policjanci, których było kilku, podprowadzali kolejne ofiary nad brzeg dołu, a Niemiec strzałem z automatu w tył głowy pozbawiał ich życia,
a zwłoki same wpadały do dołu. Świadkami egzekucji były osoby zatrudnione przy kopaniu mogiły oraz z niewiadomych powodów burmistrz Grybowa Wincenty Warzecha, przywieziony tam przez Niemców. Po likwidacji getta i zakończeniu rabunku mienia żydowskiego, policjanci żydowcy zostali wywiezieni do nowosądeckiego getta. W Grybowie pozostawiono jeszcze przez pewien czas Izaaka Reinkrauta, komendanta policji żydowskiej. Ostatecznie został on zastrzelony przez wspomnianego już Bronisława Kubalę. Maria Kąska-Lipska. Za pomoc i ukrywanie żydowskiej rodziny Lipskich Jadwaszem uhonorował ją tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Maria Suchan. Sprawiedliwa bez tytułu. Za to, że sprzedaje towar Żydom. Zdjęcie wykonane w Grybowie na Placu Kościelnym. Mąż szantażem wynegocjował zmianę sipowskiego wyroku. Wywozu do Auschwitz. Upokorzona w oczach mieszkańców Grybowa bała się wychodzić z domu.